Kolejny świetny występ Lewego. Liczby mówią wszystko, jak wypadł Robert Lewandowski. Statystyki króla Stadionu Narodowego. Po 652 dniach i przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 piłkarska reprezentacja Polski spotkaniem eliminacji Mistrzostw Świata z Albanią wróciła na PGE Narodowe w Warszawie. Powrócił też król warszawskiego obiektu Robert Lewandowski, który strzelił tu swojego 27. gola. 67, od wczoraj tyle wskazuje licznik goli, strzelonych przez reprezentację Polski na Stadionie Narodowym. 27 z tych goli strzelił Robert Lewandowski. Kapitan biało-czerwonych jest bezsprzecznie królem największego polskiego obiektu piłkarskiego, na którym miał kiedyś nawet swój pomnik. Wówczas tylko tymczasowy z klocków Lego, ale kto wie, czy w przyszłości jego podobizna nie stanie obok pomnika Kazimierza Górskiego. Lewy, na położonym nad Wisłą obiekcie w ostatnich 16 występach strzelił 23 bramki. W meczu z Albanią też był nie do zatrzymania, choć tym razem trafił tylko raz, ale za to na samym początku spotkania, co mentalnie wzmocniło naszych reprezentantów. 70. Gol dla reprezentacji Polski w wykonaniu Lewandowskiego padł po strzale głową z 2 metrów. Podającym był Kamil Glig. Ogólnie, Lewy, w powietrzu musiał się natrudzić. Z 7 pojedynków główkowych wygrał 4. Z czego jedyny, który stoczył w polu karnym rywala. Drugi gol strzelony przez naszego kapitana był jeszcze ważniejszy. W 54. Min Lewandowski przedryblował obronę Albanii i wystawił piłkę na pustą bramkę Grzegorzowi Krychowiakowi. Działo się to w momencie, kiedy goście osiągnęli znaczną przewagę nad naszą drużyną i wydawało się, że lada moment wyrównają. Na szczęście Lewandowski zachował się w tym momencie, jak prawdziwy lider. Ten gol dał nam spokój, który pozwolił wysoko 4-1 wygrać spotkanie z Albańczykami. Lew zakończył mecz z golem i asystą. Do swoich najlepszych wyczynów na Narodowym miał daleko, bo na tym obiekcie polski supersnajper zanotował 2 hat-tricki w meczach z Rumunią 3-1 i Danią 3-2. Tym razem okazji do takiego wyczynu nie miał, bo był dobrze pilnowany przez obrońców rywali. Wystarczy wspomnieć, że między 13 a 23 min miał tylko raz piłkę przy nodze. Prób strzałów też nie miał w tym meczu zbyt wielu, bo oprócz gola strzelał na bramkę Albanii jeszcze tylko raz, w 75. min, minimalnie obok słupka. Statystyki Lewandowskiego w meczu z Albanią: podania celne 20, niecelne 2. Strzały celne 1, niecelne 1. Pojedynki wygrane 8, przegrane 4. Pojedynki główkowe wygrane 4, przegrane 3. Faulował 1, faulowany 1. Gole 1. Asysty 1. Na spalonym 0.